Halo? Poproszę panią za miejscową. Lubartów 33. Czy co? Nie chipi tajne, tylko ci wzięte liczebniczo. Tak, mój numer 333. Już jest połączenie, dziękuję ci. Halo? 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 Ale czy Kuba? Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba? Jaki Kuba? Goldberg! A jeżeli Kuba, to kto mówi? Rapaport! Binik? Tak! Tu Kuba. Goldberg? Tak. Co jest? Jest interes do zrobienia. Interes? Ile można stracić? Co się mnie pytasz, ile można stracić? Mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić? Ile się zarobi, to się zarobi. Ja się pytam, ile trzeba mieć, żeby ryzykować? Niewiele. 2-3 tysiące. Co jest? Jest tak. Firm Glasa i Indikator jest bani. 1% franco loco towar jest przez chodnik. Ma z powodu weksel Reutberga. Za ten weksel Reutberga można dostać gwarancję od jego swego. A co jest? Dziedziczymy 20, a prochonik mam go wypuści. Oczywiście przeniesie na lono Abrahama. Przeciwko, ale Lipsiec musi dostać gotówką, tylko połowę na resztę zwolnienia od protestu od ciebie. Jasne? Oczywiście, że rozumiem. No. Tylko skąd pewno, że rozęcła jego łaby wizjonela ducha? Tim Sing. Co? Sing. Kto? Sing. Nic nie rozumiem. Deska w środku sejm. Jaka deska? Drzewo. Deska drzewniana w środku sejm. Kto ma drzewo? Lutman? Jaki Lutman? Lutman ma manufakturę, a drzewo jest z lasu. Sierścina, sierścina deski, a deska jest sejm. A gdzie jest ten las? Jaki las? Może wspominałem. Co ciebie obchodzi nagle? W Puszczy Białomieszczańskiej jest las. Rosną stuletnie drzewa, się ścina, się śnieje, deska jest hej. A kto ma ten las? Kuba, o co ciebie idzie? Nikt. To można kupić? Tę manufakturę? Nie, ten tartak. Jaki tartak do cholery? Może sam mówiłeś, no co się Kuba! Się... Ojcze, przychodzi o to, czy rozentwa i głowa wytrzyma do licytacji. A ona sprzeda? Co? Ten tartak. Kuba, przecież. Jaki tartak do cholery? No, że się ścina i się rżnie. Kuba! Że mnie coś podkusiło powiedzieć jego ten sejk. Kuba, ja cofam ten sejk. Ja cofam wszystkie sejki na świecie. Co? Sejk! Który? Że pisze w Kurierze Warszawskim tych sztychów, to ja jego cofam! W Kurierze Warszawskim to było ogłoszenie. Jakie to? No ten co pisze, że parceluje ten las. Słuchaj, tylko ten tartak. Po co tobie ten? Tego tartaka! No wiesz, umiem. Ty budzisz mnie w nocy. Odmawiasz mnie, żebym kupił las. A teraz odmawiasz mnie od tego tartaka. Zaraz, chwileczkę, spokój. Owszem, dajmy na to, ja daję 2000 na las. To kto inny będzie miał tartak, tak? Będzie mnie tylko dawał zarabiać na rżnięcie. To gdzie jest logika, to wolę kupić ten tartak. Mam rację? Teoretycznie tak. Tylko, że mnie coś podkusiło. Staropolszczyznę siebie zachciało. Sejk, sejk. Tak samo dobrze mogłem powiedzieć... Pies? Pyk. Szlak mi... Rozen złego mama na sprzeda. Może lyżew? Bardzo chcę lyżwa. Albo bulgot. Pady dupelek. Słuchaj tylko, broń Boże, jajnik. A to jest jaka rasa? Nordycka przakrew oczy psiątego zwierzęcia, nieszczęście ty moje. Słuchaj, bieniek go 2000 za psa? Ja mogę dać, no, 30 zł. Duży piesek. Olbrzymie bydle. Złociutka przecież to nie do pani. Dlaczego? Co? Pineczki, Kuba, ta rozmowa za chwilę będzie kosztowała 42 zł. No co to znaczy 42 zł, jak się kupuje las i tartak i psa?
Wiesz, co ja ciebie powiem? Ty sobie weź ten las za darmo. Tar! A tarca, ty... Pis? A pis? A pisał!